bomba? Nieaktywna, ale tak. Pewnie należała do krasnoluda Bariego, budowniczego wielkiej sali Lyr. Włócznia Draupnir. Jesteś gotów jej użyć? By chronić Atreusa. Nie jestem obrońcą świata, ani niczym bogiem. Może to moja postać, ale nie moja natura. Rozumiesz to? Różnica zdań to nie jedyna rzecz, z jaką będę musiała się pogodzić dla tego sojuszu. Dopóki planem jest zabicie Heimdala, reszta nie ma znaczenia. Dochodzi jeszcze kwestia tego, że Odyn domyśla się, co kombinujemy. Więc jednak słyszałam kruki. Cholera. Co powiedział? Kłamstwa, groźby i kłamstwa. A co myślałaś? Sądzisz, że kłamie, że Atreus jest w Asgardzie? Nie, nie. Obawiam się, że w to mu wierzę. Więc reszta nie ma znaczenia. Niedaleko widziałam bramę. Nad zatoką. Dotrzemy tam dzięki twojej włóczni. Tędy. Ten nagrobek. Jest tam otwór, do którego pasuje ta twoja ręka. Później. Agresji bez względu. Z twojej lewej! Twoje świeże! Machnij przede mną! Bądź czujny, Kratosze! Wyjpał w tym wymocku! Hjalpa! Padnij przede mną! Kto broni? Lepiej ucieka! Drzyj po tym wypadku!
za mną! Znałem go. Zrób coś dla mnie, bracie. Jeśli spotkasz jeszcze jakiegoś widmowego berserka, załatw go. 9 światów ci podziękuję. Czy ci wojownicy wyrządzili ci jakąś krzywdę, Mimirze? Wydajesz się wyjątkowo zacięty. Wolałbym nie rozgrzebywać przeszłości, jeśli pozwolicie. W porządku. Miśniak. Mów. Musisz coś dla mnie zdobyć. Młot. Broń? Nie. Młot Kowalski. Maleństwo. Symbol starego ruchu oporu, solidarności z gildią i tak dalej. Przynajmniej dopóki asowie nie zakopali go pod tym wielkim posągiem krasnoluda w zatoce. Dobrze byłoby, gdyby do nas wrócił. Nie boisz się, że to przyciągnie uwagę Einherjeru? Wszechojciec niemal mnie zarżnął, żeby was dorwać. Mało mnie już obchodzi, co sobie myśli. Będę czekał na was w barze. Dzięki tej włóczni możesz dostać się do nowych obszarów Zatoki. Ano, przy okazji moglibyśmy poszukać młota Durlina. Ty wybierasz, rzecz jasna. Masz broń, którą możesz pokonać Heimdala. Teraz pozostaje się do niego dostać. Ano, taki mieliśmy plan. Tak. Ocalę swojego syna. Czyli pierwotny plan, według którego mieliśmy uniknąć Ragnaroku, stał się nieaktualny. To już rzecz Odyna. Tak. I właśnie to mnie niepokoi. Słuchaj, bracie. To, co ci wtedy powiedział... To puste słowa. Owszem. Choć podejrzewam, że groźba odwetu nie była pusta. Musimy to wszystko dobrze przemyśleć. Zbytnio wybiegasz w przyszłość. Sprawdźmy, co u Sindriego.
zaprezentuj włócznie. Zobacz, co zrobiliśmy. A teraz rób swoje! O, coś pięknego! Jest wyjątkowa! Co ty nie powiesz? Znalazłeś drogę do Asgardu? Nie zupełnie. Miałem kilka pomysłów, ale raczej nie... wypaliły. Bracie, co zrobimy, skoro nie znamy drogi do Asgardu? Muszę pomyśleć. Jestem zmęczony. Dokąd idziesz, bracie? Spać. Czyli dalej błądzimy po omacku, licząc, że nie władujemy się prosto w Ragnarok? Taki masz plan? Kratosie. W porządku?
twój ojciec bardzo chce już wyruszać. To co, idziemy? Lubisz kołysanie fal, maluszku? Twój ojciec i ja często pływamy tą rzeką. Pewnego dnia ty też nauczysz się poruszać po jej wodach. Mieszkamy w głębi dzikiego lasu. Najpiękniejszej kniei w całym Midgardzie. Jest tu spokojnie i bezpiecznie. Nie brakuje zwierzyny. Wszystkiego będziesz miał pod dostatkiem. Płyniemy teraz blisko miejsca, gdzie pierwszy raz spotkałam twojego ojca. Mało brakowało, a poucinalibyśmy sobie głowy. Ale od tamtej pory złagodniał. Przynajmniej trochę. Chociaż na twoje nieszczęście nadal nie okazuje emocji. Podejrzewam, że to ja będę musiała cię nauczyć naszej mowy. Ojciec pokaże ci, jak polować. Albo tym też będę musiała się zająć sama, bo najwyraźniej on potrafi tylko wydawać pomruki. Nie masz nic do powiedzenia swojemu synowi? Co miałbym powiedzieć? Naprawdę nic? Powinien poznać twój głos. Powinien poznać ciebie. Im mniej wie, tym dla niego lepiej. Wiedza nie zawsze jest brzemieniem. Pomyśleć, że potężny bóg wojny boi się własnego dziecka. Nie boję się naszego dziecka, Fej. Boję się o nie. Jest niewinny. Musimy zostawić w tyle dawne błędy. Nie jesteśmy, kim byliśmy. Musimy być lepsi. Atreus, to nasza przyszłość. Pilnuj go, Kratosie. Chroni nasze dziecko.
Co ci zrobiła ta biedna ściana? Tak się skupiam. Ojciec mnie tego nauczył. Pomogło? Nie. To dlaczego się skupiasz? Chcę się wyciszyć. Heimdall ciągle próbuje mnie wkurzyć. Nie dam mu wygrać. Trud, hej, to trud, nie? Jedzie. Trenujesz beze mnie? A to dobry pomysł. Trening, znaczy, jak dla mnie to świetne, ale czy twoja mama się na to nie wkurzy? Racja, ale pomyślałeś o... Nie, zupełnie i wcale nie bolało też. Słuchaj, dziadek chce cię widzieć. O, dziadek, no jasne. Dobra, to trzymaj i pozdrów ode mnie Sif, panią Sif. Atreusie, do zobaczenia, Trud. Pa, Trud. Chłopcy z Midgardu są dziwni. Dziwni, ale fajni. Nie mogę z wami serio. Co dostałaś? Jogurt. Mama go lubi. Chciał jakoś pomóc. Dziadek jest w gabinecie. To na razie. To bardziej skomplikowane niż myślisz. Nie musi. Jestem dorosła! Tu nie chodzi o twój wiek. No to o co chodzi? Że w moim wieku magii z modi były najlepsze drogi w własnym wieku. No ja wiem, bo nie próbuję. Bo nie pomysł. Tą samą drogą. I to tym chłopakiem. Nie chodzi o niego! To... Pusto. Może Odyn jest w bibliotece? O czym ty właściwie mówisz? Nie rozumiem tego. Ta maska. Sprowadzenie giganta, który zabił mi synów. Po co? No wiesz, mogę ci to wyjaśnić, ale za ciebie tego nie zrozumiem. Przestań tak słuchać żony. Ta kobieta omamiła cię już do reszty. Tu nie chodzi o nią. Nie, tu chodzi o twoje ograniczenia. Pogódź się z nimi wreszcie. A teraz idź coś rozwalić, dobra? Wiesz co, już wolałem jak chlałeś. Loki, chodź tu. W końcu mi olśniło. Zabiłeś to Emira. Prawda? Pierwszego giganta. Powiedz mi, da się zgładzić lawinę? Uśmiercić sztorm? Był raczej siłą natury, nośnikiem mocy. Byłem młody, głupi. Dostrzegłem szansę, żeby stworzyć coś więcej. Dla ciebie to okrutne, ale zrobiłem to, co musiałem, żeby chronić swoich. Po co ci tu dom? Co tam jest? Jeśli mam ci ufać... Właśnie ci mówię. Tuż po śmierci Emira coś zobaczyłem, szczelinę. Miejsce narodzin rzeczywistości. Spojrzałem w nią, a w środku coś było i patrzyło wprost na mnie. Szeptało do mnie. Rzeczy, które były dla mnie niezrozumiałe, ale też prawdziwe. Gdy mnie oślepiło, myślałem, że to koniec, że już nigdy tam nie zajrzę. Właśnie wtedy znalazłem to. I pojąłem, że kiedyś to coś ukaże mi odpowiedzi.
Widzisz, synu, ja nie wiem, co mnie czeka, gdy odejdę. Dla mnie nie będzie Walhalli. Ragnarok to nie może być koniec. Muszę wiedzieć, że jest coś więcej. Muszę wiedzieć, co się ze mną stanie. Taka jest prawda. Przysięgam na moje zdrowe oko. Oto prawda. Ten napis tutaj jest o zimnym oddechu. Oddech, wiatr. To na pewno Helheim. Helheim, mówisz? Niech będzie. I wiem, kto może udać się tam z tobą. Ufam, że wspólnie udźwigniecie tę odpowiedzialność. Poradzimy sobie. Nie spapraj mi tego. O, i jeszcze jedno. Heimdall do was dołączy. Cóż za gratka. Dla nas wszystkich. Ej, stójcie! Nie chcecie wyjść na przenikliwy mróz Helheimu bez tego. Efri Lao. To wam zapewni ciepełko. Nie ma za co. Mimir mówił, że nawet Odyn nie zniósłby mrozów Helheimu. Wierzysz we wszystko, co powie ten stary, co? Tryd, szkoda, że twój pierwszy wypad jest do Helheimu. To nic, i tak będzie świetnie. Choć bardzo chciałbym was poniańczyć, niestety muszę zrobić coś dla Wszechojca. W razie jakichś kłopotów krzyczcie, żebym wiedział, gdzie szukać waszych zwłok. Znajdźmy fragment maski. W końcu mogę się sprawdzić przy prawdziwym ekspercie od Walkirii. Po pierwsze, sługi Hel nie dorastają Walkiriom do pięt. Po drugie, myślałem, że mi nie wierzysz. Sługi Hel, twoja szansa! Tak nawiasem, wierzę, że walczyłeś z Walkiriami, ale nie wierzę, że to dziadek wypaczył ich umysły, a nie, że wywołał pustkę w Midgardzie, albo zabił wszystkich gigantów. Pominęłam też? W sumie to sporo. Kolejne sługi Hel, załatwię to! Co? Mam niby tylko patrzeć? Nic z tego! Rety, jest świetna. Co? Jakich jeszcze zbrodni dopuścił się mój dziadek? Niech pomyśli. Rozniósł Vanheim, katował Tyra, zabił Groę, zabił Ymira i tak dalej. Ciekawe. Skąd niby to wiesz? Od Freji i Mimira. O, czyli jego wrednej byłej żony i rozżalonego doradcy. Jasne. Słuchaj, wiem, że mi nie wierzysz, ale... Nie, nie wierzę. Albo wciskasz mi kit, albo jesteś hipokrytą, skoro mu pomagasz. Skupmy się na zadaniu. Nie ma przejścia. To tu pokierowała cię maska? I co mówi?
Widzisz? Więcej sług Hel! Zmierzamy w dobrym kierunku! Jasne! Teraz wielka dziura. Może to nasza droga. Może ta wielka skrzynia się przyda. Przepchnę ją. Aha, akurat. Hej, nie gniewasz się, co? Chyba nie. Może nasze rody po prostu muszą być wrogami. No, ale nie my. Ja w to nie wierzę. Ale wierzę, że będziesz świetną walkirią. Nawet powtórzę to twojej mamie. Chociaż przerażę mnie jak nie wiem co. To bardzo miłe. Dzięki. A teraz fragment maski czeka. Tędy też nie przejdziemy. Co robimy? Nie jestem pewien, ale czuję w kościach, że to właśnie tu. Skarba! Padło przez podłogę! Może da się już przejść. Wróćmy na dół i sprawdźmy. A teraz w prawo. Prosto w grupę sług Hel. Na nich! Zachaj, Loki, weź się garść! O, rety! A to co? Odbiór! Spowolnij go najpierw! Ostrożnie, Loki! O, umiesz w mnie krwi! I też oberwę? To się nazywa paskuda. I tu też nie ma przejścia. Na pewno jest jakaś droga. Rozglądaj się. Na placie jest dźwiękokamień. Zajmiesz się tym? Chodźmy. Co na to maska? No więc przez te budynki trochę trudno zrozumieć sygnały maski, ale chyba zmierzamy w dobrym kierunku. Chyba? Ah!
Zaraz, czyli tędy? Jasne. Robisz to specjalnie? Muszę sobie poradzić. Tylko tak pokażę rodzinie, na co mnie stać. Wiem, ja też. Maska? Dalej chyba tędy. Zaraz się tym zajmę. No dobra, naprawdę nie jest lekko. Widzisz tam coś? Już. Świetnie. Nie wiem, co zestrzeliłeś, ale rozwaliło podłogę. Sprawdźmy to. Wiesz, ciągle gadam o mamie. Jaki jest twój tata? Dosyć ostry. Chce mnie ukształtować na swoją modłę. Ale nie wiem, czy taki jestem. Uch, doskonale cię rozumiem. Tylko, że ja nie wiem, czego chcę. Fajnie, że ty wiesz. Przyjdzie z czasem. Coś jest na górze? Mamie będzie naprawdę trudno zatrzymać mnie w Asgardzie. Turendy. Maska pokazywała, że prosto, ale oczywiście nie ma przejścia. Może nie chcą tam nikogo wpuścić, albo czegoś wypuścić. Na pewno da się jakoś przejść. Zawsze się da. Skąd wiedziałaś, że chcesz być Walkirią? Nie wiedziałam. Po jednej z kłótni z mamą uciekłam i trafiłam na ich trening. Każdy wykonywany przez nich ruch był taki pewny. Jakby doskonale wiedziały, gdzie mają się znaleźć. Wtedy właśnie zrozumiałam. No, dokąd teraz? Dalej chyba tędy. Za ciężka? Cicho! Co się blokuje? Rozejrzę się, ale chcę usłyszeć resztę. Dobra. Za ciężka. Widziałeś te bicepsy? Zobaczmy.
nieźle. Wiem. Jak mówiłam, patrząc na Walkirię, walczyły z taką siłą i zaciekłością. Bez wahania. Doznałam olśnienia. To, kim chcę zostać, stało się dla mnie jasne. Jak słońce. Giganci muszą spełniać przepowiednie. Co z tego? Krocz własną ścieżką. Dokładnie tak, jak my teraz. Teraz zobaczmy. Odsuń się, chłopczyku. Nie da się ukryć. No to dawaj! Światła! Niezła z nas drużyna. No. Dokąd teraz? Gdybyśmy mogli ominąć tę głupią skrzynię. Wydaje się, że tędy, ale nie ma przejścia. A gdybym to przesunęła? Aha! Wejdziesz tam? Zobacz, czy uda ci się strącić skrzynię z drugiej strony. Ja tu zaczekam. Nie umiem się tak wspinać jak ty. Jasne. Ingrid, czy to źle, że powiedziałem mi o dziadku? Powinna znać prawdę, nie? Tak, masz rację. Hej, mówisz do mnie? Nie, gadam z Ingrid. Dobra, no to czekam. Pomyślmy, skąd lepiej zobaczę tę skrzynię? Udało się! Pora wracać. Hej, co się tam dzieje? Wszystko gra? Dam radę! Tak trzymaj, Loki! Pokaż im! Gierba!
Dobra, można przejść. Chodźmy. Ojej, maska szaleje. Jesteśmy blisko. Takiego. No nie wydaje mi się. Musimy stąd spadać. A co z maską? Już tak blisko. Poza tym raczej nie jest groźny. Na pewno patrzymy na to samo? Może mieli powód, żeby go tu zamknąć. Czuję to samo, co on. To dar gigantów. Słuchaj, on tylko chce być wolny. Fragment pewnie jest za nim. Zaufaj.